Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć zależała od nas. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, o której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Westerplatte, 12 czerwca 1987 roku. Z nadzieją nam kazałeś iść. Subito, santo, wreszcie ty. Nigdy nie zapominajmy o tym, że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało. Toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka. 7 czerwca 1991 rok. Czuwam, to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. 18 czerwca 1983 rok. Subito, santo, wreszcie ty. Traf mi tu do naszych serc. Stał się cud. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Bóg znał nas i umiłował, zanim jeszcze nasze oczy mogły podziwiać cuda stworzenia. Każdy człowiek w chwili narodzin otrzymuje ludzkie imię, ale już wcześniej posiada imię dane mu od Boga. Pod tym imieniem Bóg Ojciec zna go i miłuje od wieków i na wieki. Otrzymują je wszyscy bez wyjątku. Żaden człowiek nie jest dla Boga anonimowy. W Jego oczach wszyscy mają równą wartość, każdy jest inny, ale wszyscy równi. Wszyscy zostali powołani, aby być synami w Synu. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Nie lękajcie się. Miejcie odwagę sięgać po wiele. W wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry. Tak, aby wychowywać je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając.
ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. List do rodzin, 1994 rok. Biblioteka jest instytucją, która sama swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. Prawda jest fundamentem ufności i prawda jest też mocą miłości. Wzajemnie też miłość jest mocą prawdy. Istnieje nierozerwalna więź między prawdą a miłością, a całą ludzką moralnością i kulturą. Tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć jak człowiek i rozwijać się jak człowiek. 21 czerwca 1983 roku. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród, ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Każdy naród żyje dziełami swej kultury. My, Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim, czego początek oddajemy w pieśni Bogu Rodzica, najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak też starodawnej melodii z nią związanej. Bogu Rodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni orędzia na wiek XV. Mówię pieśni orędzia, ponieważ Bogu Rodzica jest nie tylko pieśnią, jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem, jest dokumentem życia. 3 czerwca 1979 rok, Gniezno. Kultura jest wyrazem człowieka i jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli i serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbę wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Ojcze Święty, pamiętamy o Tobie i już na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Tam się cudz